Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dziś niestety bez kamerki, za co przepraszam, ale jak pewnie obserwujecie mojego Instagrama, Facebooka czy też poprzednie filmy, to wiecie, że pojechałem właśnie, jestem teraz aktualnie w Warszawie, leżę sobie już w mieszkaniu wynajętym aktualnie na czas rehabilitacji, już leżę sobie po operacji, więc wszystko poszło dobrze, czas na rehabilitację, ale czas też nagrać odcinek, no ale tak jak powiedziałem, bez kamerki, myślę, że kamerka może za tydzień albo za dwa już będzie normalnie w filmach z nagrodami. Dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Food Champions i za Division Rivals, no i na początku od razu chciałem bardzo serdecznie podziękować też moim dwóm moderatorom, Jurkowi i Rafałowi, którzy też pomogli mi trochę tutaj zaopiekować się tym moim kontem właśnie w czasie, kiedy ja byłem po operacji i Goldzik 2 jest tutaj wbity za ostatnie Food Champions, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedna kwestia. Możecie oczywiście zobaczyć teraz wujka Patryka zastanawiającego się, czy dobre są te typy, które wybrałem. A oczywiście przed nagrodami trzeba wspomnieć dla moich wszystkich pełnoletnich widzów o tym, że korzystając z kodu LACHU50, oczywiście za 5 dyszek możecie zagrać na BetClicku bez ryzyka, więc pod spodem w opisie macie linki specjalnie, wszystko po to ładnie przygotowane od mojego sponsora kanału. A tutaj jeśli chodzi o zdarzenia, Brentford z Arsenalem, mój typ to Arsenal, Manchester United Leeds, no to oczywiście Manchester United, Alaves z Realem, mój typ to Real Madrid i Celta Vigo Atletico Madrid. Tutaj wytypowałem Atletico. Jak widzicie, za 5 dyszek prawie 400 do zgarnięcia. I tak to wszystko wygląda. Dajcie znać, co sądzicie o tych spotkaniach. Kto według was wygra w ogóle Ligę Hiszpańską czy Ligę Angielską? Piszcie pod spodem w komentarzach. A my już teraz przejdziemy oczywiście do nagród, bo na to czekacie, więc powiem wam, że troszkę dziwnie tak bez kamerki. Przez tyle lat się przyzwyczaiłem, że dziwnie mi się nagrywa, co dopiero wam ogląda pewnie. No dobra, zerknijmy sobie jeszcze na zadania. Jak to wszystko u mnie wygląda, jeśli chodzi o zadania, które aktualnie są robione. Mamy Tonaliego do odblokowania tutaj, przepraszam, do odebrania w tym momencie. Tutaj mamy też ligę weekendową, gdzie trzeba skorzystać z zawodników z Serie A. Dajcie znać, czy będziecie to w ogóle robili, czy jednak odpuszczacie sobie te dodatkowe, plusowe ligi weekendowe i gracie normalnie. Jeśli chodzi o punkty przełomowe, no te drafty trzeba będzie dokończyć. I wymianę ikon oczywiście dostaliśmy nową, nowe są też karty, o tym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw przejdźmy sobie oczywiście do tego, jak wygląda mój skład i do odbierania nagród. Zobaczmy, jeśli chodzi o mój składzik, w ogóle teraz mam tutaj ze sobą PS4, nie mam PS5, więc no, delikatna różnica w gameplayu na pewno będzie i też w ogóle w menu, grafice i tak dalej. Tutaj tak to wszystko wygląda i no, Cruyff, legenda sama w sobie, 38 spotkań, 50 bramek, 31 asyst, niesamowity gość. Także tak to wszystko się prezentuje. O, widzicie? Pad mi zwariował teraz. A jeszcze nie rzucałem. Nieużywany był może dlatego. Akanji mu nie, aczkolwiek w meczu wygląda to w ten sposób, że Carlos Alberto przychodzi na prawą stronę, mu nie jest na środku obrony. Wiem, że jest Maldini do odebrania. Mam tutaj też Witzela na ławce, czy Taverniera, którego można na SPD wpuszczać. Także no zastanawiam się, co dalej z tym składem. Może potrzebuję trochę waszej małej pomocy, żebyście mi podpowiedzieli, w którym kierunku iść teraz. Więc przejdźmy na razie do odbierania nagród. Oczywiście Goldzik 2, tak jak powiedziałem, potwierdzamy sobie to wszystko. No i będę rozkminiał. Jak coś, to możemy na Instagramie właśnie pokombinować trochę z tym składem, ale najpierw odbierzmy nagrody 89 plus. Nie wierzę w to. No to są jaja. To ja muszę częściej bez kamerki chyba to ogarniać. Leo Messi. Że co? Co tu się właśnie wydarzyło? Leo Messi 98. No nie, ja zmieniam IP na warszawskie, no jak nic. Dobra, a w drugim player picku kto będzie? Ben Yedder i Donnarumma, mój ukochany oczywiście, którego trafiam po raz 500. Ben Yedder i Messi, nie wierzę w to. Leo Messi, Team of the Season to jest ten Messi, 98. Co za karta w ogóle, jaki traf, jeszcze w Barcelonie, teraz wszyscy kibice nowi PSG, witam bardzo serdecznie. Ej, no tego to bym się nie spodziewał. O, ja nie wierzę. Najlepszy mój traf w momencie, kiedy nie mogę sobie trochę więcej pograć. Dobra, odbieramy jeszcze nagrody teraz. W tym momencie oczywiście chodzi o paczki. Aż zobaczyłem, czy wszystko się nagrywa, bo jakbym tego nie nagrał, to bym się chyba normalnie zapłakał. No, żadnego walkoutu nie ma tutaj w tym momencie. Słuchajcie tego, Leo Messi. I patrzcie, no w takim momencie szkoda, że kamerki nie mam ze sobą, naprawdę. No dobra, no chociaż należąco ta reakcja, uwierzcie, nie byłaby taka fajna, jak normalnie sobie siedząc. Mamy walkout, mamy kartę Team of the Season. Kto to będzie? Messi po raz drugi. Nie, Biglia. Biglia w Totsie, ale on mi się przyda, bo ja chciałbym zrobić jakąś jedną fajną ikonę, tylko zastanawiam się jeszcze, co tu ciekawego wykombinować. Te karty sobie dajmy tutaj. Ej, nie wiem, dlaczego mi się cały czas przełącza właśnie w bok.
Swoją drogą, chciałem Wam też bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzonka powrotu do zdrowia, czy też za wszystkie informacje dotyczące kariery, którą oglądacie na zapas, jak nagrałem. Mega fajnie to wszystko się po prostu czyta i fajnie, że Wam się podoba kariera w moim wykonaniu, aczkolwiek wiadomo, że jestem amatorem, jeśli chodzi o ten tryb i się po prostu tym bawię jedynie raz do roku. No a teraz jestem trochę w szoku, kurde. Messi w tot się trafiony. Aż się zastanawiam teraz, czy to naprawdę wypadło, czy jednak to jest efekt jeszcze środków przeciwbólowych, które ja zażywam. Dobra, bierzemy paczki wymienne, bo tutaj trochę trzeba będzie pobudować sobie składzik, myślę, w tym momencie. Trzeba będzie to przerobić pod Leo Messiego. Wow, jeśli chodzi o live'y, to myślę, że gdzieś tak we wrześniu, pewnie na początku wrócą. Jak ja wrócę już też do Rzeszowa, to Wam dam znać, jak to wszystko będzie wyglądało. A teraz w pierwszej paczce nie ma nic. No ale chłop chyba w szoku jest. Kubuś trafiony z Realu, chociaż nie na długo, bo już wypożyczony jest z powrotem. Ale będzie teraz paka. No i czyli co, ja mam grać Cruyffem i Messim z przodu, czy może Messi na boku, czy jak to zrobić teraz, czy Griezmana jednak przywróci do składu? Jest tyle opcji, tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Mamy jeszcze w ogóle ikony nowe, tam można Kakę odebrać. Ten skład może być przepotężny, tylko szkoda, że FIFA się kończy. Szkoda, że kończy się FIFA, aczkolwiek jeśli chodzi o dostęp do bety, to mam dostęp do bety. Nie mogę oczywiście nic nagrywać, nie mogę Wam nic mówić też na ten temat. Ale jeszcze sobie nawet nie odpaliłem, bo tutaj na tym necie muszę sobie to pobrać wszystko na spokojnie. W każdym razie, jeśli chodzi też o kanał główny, to filmy są ponagrywane na zapas, więc zawsze co sobotę o 12 będą nowe materiały. I jutro o 12 też pojawi się odcinek testu na piłkarza kolejny, na które czekacie bardzo. Ale tutaj nie ma nic, niestety. W środeczku, tylko kokę, ale 8-5, zawsze spoko. Dobra, to sobie przesuńmy już dalej. I wejdźmy teraz jeszcze tak, paczki promocyjne, jeśli chodzi o podgląd, to jest tutaj na bieżąco robione, więc nie trzeba. Przejdźmy sobie tu do wyzwań, bo jedną rzecz z Wami chciałem omówić. Zastanawiałem się długo nad El-Sharawim, ale teraz to już w ogóle nie wiem, bo pod Messiego to chyba bardziej może Depaya jakbym zrobił, co? Co sądzicie o tym, żeby teraz pod tego Messiego zrobić Memphisa Depaya 3 dni do końca? I myślę, że on naprawdę mógł być fajny, ale jeśli chodzi o ikony, tu jest jedna taka rozkmina, możecie mi podpowiedzieć troszkę, bo wiadomo, że PL nie zdążę zrobić, to jest 29 składów, ale zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić sobie w tym momencie, gdzie jest ten jegomość, Eusebio. Eusebio 94, przepotężna karta by to mogła być, albo Julita do środka pola, jednego z nich dwóch, bo jeśli chodzi o ikony, które możemy wybrać później, no myślałem jeszcze nad Ronaldinho może. Może jeszcze Ronaldinho, jako trzeci. Także no tak się zastanawiam, bo jeśli chodzi o zamianę tutaj, o nasze nowe swapy, które mamy. Czekajcie, gdzie to jest w tym momencie? Mamy tutaj, jest Ricardo Kaka, no ale to chyba wolałbym zrobić Ronaldinho, bardziej pasuje pod ten silnik. Tu jest Eusebio, wiem, ale dużo słabszy. Ale zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Czy tutaj nie zrobić sobie tego Maldiniego? Wiem, że dopiero na początku września bym go odebrał, ale skład wtedy byłby kompletny. Zrobić tutaj Maldiniego i do tego dorzucić sobie zrobionego Eusebio właśnie. Z albo Julita, czy też Ronaldinho, któregoś z tych trzech, jednego z tych trzech, może ja Wam zrobię ankietę na Instagramie, Wam podrzucę dzisiaj i zobaczymy, kogo wybierzecie i piszcie mi też, jakbyście widzieli ten składzik. Swoje propozycje z linków z Woodbina możecie wysyłać śmiało, bo kurde, to może naprawdę się dużo zmienić. No wiem, że Messiego trzeba dodać, a Tala też bym chciał bardzo. Bambę i Alessandriniego możemy wymienić i Makalele, nie? To jest na pewno ta trójka do wymiany. Jak coś, Akanji mu nie, też są do ruszenia, że tak powiem. Tutaj byłby Maldini, a tutaj wtedy wróciłby Tavernier, którym gra mi się bardzo dobrze. No i ten Hulit na środku z Akunią, to myślę, że byłaby zarąbista opcja. A z przodu może właśnie jakiś Messi, Ronaldinho. No, trzeba to przekminić, ale Leo Messi, kurde, 98. Ja tutaj będę przyjeżdżał specjalnie tylko po to, żeby odbierać paczki. No mówię Wam, IP warszawskie, bliżej serwerów i widzicie, co się dzieje. Dobra, mordki, ja w takim razie będę się z Wami żegnał. Spadam odpoczywać dalej. Widzimy się kolejnym razem, oczywiście w poniedziałki, środy i piątki na tym kanale. W poniedziałki drafty, w środy oczywiście materiały z kariery Borussią Dortmund, a tam też się będzie działo coraz więcej. No a w piątki, właśnie tak jak dzisiaj, nagrody za Food Champions i za tydzień jeszcze prawdopodobnie właśnie bez kamerki, a potem już może uda się wrócić do domu i będzie wszystko dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie rehabilitacja. Także dzięki jeszcze raz za wsparcie, za rozwalcie system, jeśli chodzi o łapki w górę, poniżej i widzimy się następnym razem. Piona, kurczę, ja pionę pokazuję do waza, nie mam jak. Smacznego, zapomniałem, smacznej kawusi. Wypijcie za mnie, bo ja na razie nie piję.